Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne dziewiąte zdanie z książki, teraz matura zestawu dziewiątego z poziomu podstawowego. Zadanie dziewiąte mamy z funkcji wymiotnej. I teraz tak, pamiętamy, przypominam, jeszcze raz, postanowiłem, że im więcej wydacie od siebie, tym więcej ja dam od siebie, w sensie im więcej dacie łapy w górę, tym ja więcej dam filmów. Nagram i wrzucę na YouTube'a, więc lajkujcie i subskrybujcie, że jeszcze tego nie robicie. A teraz lecimy do zadania. Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f od x równa się 2 przez x minus 3 minus 2. Funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, gdy ABCD. No i oczywiście trzeba odczytać te informacje, przy czym trzeba oczywiście ogarnąć, które informacje i co z tego wykresu trzeba odczytać. My mamy coś takiego, że my sobie mamy z tego wykresu odczytać, kiedy funkcja przyjmuje wartości, czyli y dodatnie. Gdzie są y dodatnie? Nad osią x-ów, tak? Tu są dodatnie, a w drugą stronę są ujemne. No to ta część? Oczywiście, bo tu jest miejsce zerowe. Tu jest nad osią x-ów, a tu jest wykres pod osią x-ów i tu też jest wykres pod osią x-ów. Czyli tu przyjmuje wartości ujemne, tu przyjmuje wartości ujemne, a tylko w tym małym paseczku przyjmuje wartości dodatnie. Raz, dwa, trzy do cztery. Jest. I już. Czyli odczytywanie tak naprawdę własności z wykresu. To było w gimnazjum w drugiej klasie i w szkole średniej chyba w pierwszej klasie. Nic trudnego. Trzeba tylko porobić trochę takich przykładów, żeby ogarniać, na co patrzeć. Na razie.